Shalom Aleichem. Wiem, że tam jesteście, bo idziemy znowu na wycieczkę. Idziemy na wycieczkę na dzielnicę żydowską, idziemy na Williamsburg. Tutaj jeszcze na wycieczce ze mną nie byliście nigdy. Idziemy tu pierwszy raz w zasadzie. A dlaczego tu idziemy? No bo wy lubicie wycieczki, tak? Dlatego was oprowadzę trochę. Zobaczycie, co i jak tu wygląda. Przy okazji postaram się wam wyjaśnić kilka mitów, które się pojawiły niedawno. Które się pojawiły niedawno z powodu różnych filmów, jakie powstają na YouTube. Różnych autorów, którzy przyjeżdżają do Nowego Jorku. Chodzą po ulicach. Oglądają, jak wyglądają dzielnice żydowskie. I opowiadają wam, co widzą. Dla jasności. Ja ich nie winię za to, co mówią. Każdy może mówić i pokazywać miejsca w taki sposób, jaki chce. Nie ma z tym najmniejszego problemu. I ja doskonale rozumiem, że ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają na kilka dni, zazwyczaj nie mają pojęcia o judaizmie, o naszym życiu. Przyjeżdżają na dzielnicę żydowską, widzą to i tamto. No i starają się wam to złożyć w jakieś takie sensowne opowieści. Nie ma w tym nic złego, nawet jeśli ktoś mówi jakieś bzdury, ma do tego prawo. Każdy może opowiadać to wszystko tak, jak widzi. Ja wam opowiem, jak ja to widzę. No i postaram się pewne mity wam wyjaśnić. Teraz przerzucę kamerę, żebyście mogli popatrzeć trochę na ulicę. I będę wam po kolei opowiadał. Jesteśmy na ulicach Williamsburg. To jest północny Brooklyn. Northside Brooklyn. Jest to dzielnica, która dzisiaj i od wielu, wielu, wielu lat jest bardzo zamieszkała przez Żydów. Jest zamieszkała przez w zasadzie jedną wielką grupę Żydów, Hasydów, to raz. Ale dwa, ci Hasydzi to nie są wszyscy Hasydzi. Tutaj na Williamsburg mieszkają Hasydzi węgierscy, dynastia Satmar głównie, chociaż nie tylko. Tu jest wiele różnych grup. Jedni są Satmar, inni nie są. No jest trochę miks, ale zazwyczaj są to właśnie dynastie hasyckie pochodzące z Węgier. No i głównie właśnie Satmar. I wbrew wszelkim opiniom, wcale to nie jest tak, że Satmar jest najbardziej restrykcyjną dynastią. Jest to nieprawda. Tutaj weszliśmy teraz w taką uliczkę boczną, gdzie mieszkają ludzie i zobaczcie, nie ma żadnych śmieci. Nie ma żadnych śmieci. A przecież na żydowskiej dzielnicy miało być tak brudno wyjątkowo. Będą śmieci później. I już teraz wam wyjaśnię, o co chodzi ze śmieciami. W Nowym Jorku śmieci wystawia się na ulicę. Przyjeżdża ciężarówka, która zabiera śmieci i tyle. Ciężarówka przyjeżdża raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu. O, tu są. Śmieć. Ale tak, zobaczcie. Nie ma śmieci na ulicach. Żadnych śmieci. Specjalnie wszedłem tutaj w boczną uliczkę, żebyście zobaczyli miejsce, gdzie Żydzi mieszkają. To są budynki mieszkaniowe na Brooklynie, w których mieszkają Żydzi. Na dzielnicy Williamsburg i zobaczcie, nie ma śmieci, tam daleko możecie zobaczyć worki ze śmieciami, które leżą i te worki będą się zbierały do momentu, aż przyjdzie dzień, w którym śmieci zabiera ciężarówka. Dlatego ten ktoś, kto chodził po ulicach, widział tyle śmieci, bo ciężarówka jeszcze ich nie zabrała. Ale teraz jest druga sprawa, jeśli chodzi o śmieci. Widzicie, to jest miejsce, gdzie mieszkają Żydzi. Budynek mieszkalny, tak, uliczka na dzielnicy Williamsburg. Natomiast śmieci, ogromna ilość śmieci jest tam, gdzie jest strefa komercyjna, tam, gdzie są sklepy. I zobaczcie, to jest uliczka boczna, gdzie mieszkają ludzie. Wystarczy, że dochodzimy do strefy komercyjnej, gdzie jest pełno sklepów i co? I już mamy śmieci. Już się śmieci zaczynają, bo to są sklepy. Sklepy produkują ogromną ilość śmieci, tak? Więc mamy śmieci w miejscach, gdzie jest dużo sklepów. Drugi mit, jaki słyszałem jakiś czas temu, to te kraty w oknach.
no to wyjaśnię wam, o co chodzi z tymi kratami w oknach, ale pójdziemy już na ulicę, dobra? Taką, żebyście mogli popatrzeć na to, co się dzieje. Więc kraty w oknach, widzicie? W budynkach są kraty w oknach. Tam są kraty, tu są kraty. Widzicie? Kraty w oknach. Dlaczego są kraty w oknach? To nie jest wyjątkowe dla dzielnicy żydowskiej, żeby to było jasne. Te kraty w oknach są w całym Brooklynie, w całym Nowym Jorku w zasadzie, ponieważ jest to wymóg prawa przeciwpożarowego. Ja wiem, że to się dziwnie nazywa, albo może inaczej, prawa budowlanego też, bo to jest kombinacja prawa budowlanego z prawem pożarowym. Poczekajcie, zaraz pokażę wam tylko. Tutaj sklep ze srebrem. Mamy Menoira. Tam to jest świecznik, który używa się na Shabbos. Tylko chcę wam pokazać sklep. Widzicie, to jest strefa, gdzie są, jest bardzo dużo sklepów. Tu są sklepy. I zobaczcie, śmieci jest pełno, bo to jest strefa komercyjna. Ale wracając do tych krat w oknach. Kraty w oknach są tutaj, ponieważ taki jest wymóg prawa budowlanego miasta Nowy Jork. Ja niedokładnie pamiętam, co to prawo mówi, więc tylko tak wam powierzchownie wyjaśnię, a każdy może sobie wygooglować i sprawdzić. Chodzi o to, że prawo Nowego Jorku mówi, że każdy budynek powyżej iluś tam feet, powyżej iluś tam metrów, powyżej a chyba dwóch pięter, jeśli mieszkają w nim dzieci, musi mieć kraty w oknach. Takie jest prawo miasta Nowy Jork. Dlatego w tych budynkach są kraty. Widzicie? Kraty, kraty. Tam są kraty. Dlatego są kraty. Kraty są w całym Brooklynie, nie tylko w żydowskiej dzielnicy. Widzicie, ile śmieci? Zobaczcie. Bo to jest strefa komercyjna, tu jest sklep. A co mamy w sklepie? Magazyny żydowskie. Idziemy dalej. Pójdziemy na drugą stronę, tam widzę jest ta sklep ze srebrem jeszcze jeden. I zaraz wam coś opowiem o srebrze, więc żeby było jasne, te śmieci są w strefie komercyjnej, widzicie? To jest strefa komercyjna, sklepy wszędzie. Sklepy produkują dużo śmieci. Tam, gdzie mieszkają ludzie, tam śmieci są zabierane i nie ma ich tyle. No, tutaj też są zabierane, ale po prostu są produkowane szybciej. Tu można zjeść, jakby ktoś był na Lee Avenue, na Williamsburgu. Dobre jedzenie. Tu jest sklep ze srebrem. Nie byle jakie srebro. Bardzo drogi sklep. Taka menoira, która tutaj stoi, no myślę, że kosztuje z 8, może 10 tysięcy dolarów. Więc o co chodzi z tym srebrem? Czemu już drugi sklep ze srebrem widzicie? No bo wbrew wszelkim mitom, Żydzi i złoto nie idą w parze. No miejcie litość. Jak pomyślicie sobie chociaż trochę i pomyślicie, co jest napisane w Tojra, to domyślicie się i znajdziecie taką sytuację, w której to Żydzi zrobili złotego cielca. Dlatego my dzisiaj złota nie za bardzo używamy. To taka wstydliwa rzecz dla Żydów, nie? Te złoto. Dlatego złota się nie używa w domu, nie mamy złotych naczyń i tak dalej. Ale srebro jak najbardziej. To jest taka najwyższa klasa metalu. Widzę, że w piekarni jest dużo ludzi, to nie będę tam wchodził, żeby nagrywać. To jest Cuffs Bakery, tak? Kiedyś to się nazywało. A, dalej się nazywa Cuffs. Więc piekarnia. Idziemy dalej. Wiecie co? Jak zawsze mam nadzieję, że was nie zanudzę na tej wycieczce, dlatego będę starał się coś mówić i wam opowiadać. O, ile śmieci! Bo jeszcze raz powtórzę, to jest strefa komercyjna, dlatego tu są śmieci. Tu, gdzie mieszkają ludzie, teraz wchodzimy w strefę, gdzie mieszkają ludzie, tu tyle śmieci nie ma, tu jest normalnie.
I jeszcze raz chciałbym, żeby to było jasne. Ja naprawdę nie winię tych wszystkich autorów filmów na YouTube, którzy przyjeżdżają na 2-3 dni do Nowego Jorku i chcą wam, wiecie, pokazać ciekawe miejsce, bo bez wątpienia żydowskie dzielnice w Nowym Jorku są super ciekawymi miejscami i wiecie, pokazują wam to i tamto, no ale niestety czasami opowiadają bzdury i też to nie jest ich wina, no przecież nie robią tego, żeby komuś zaszkodzić, tylko robią to po to, żeby wam pokazać ciekawe miejsce i opowiadają wam o nim tak, jak je widzą. Zobaczcie, dzielnica żydowska, żadnych śmieci. Mało tego, kosze puste. Wszystkie kosze puste. Dlaczego? Bo wywiezione śmieci dzisiaj były. O kratach w oknach już mówiłem. Nie bez powodu przyszedłem w to miejsce. Bo tutaj, po drugiej stronie ulicy, jest główna synagoga dynastii Satmar. To jest chyba jedna z najbardziej znanych synagog hasyckich na świecie. Satmar jest ogromną dynastią. Jest to prawdopodobnie największa dynastia dzisiaj na świecie. Ma największą liczbę rodzin. I to jest główna synagoga dynastii Satmar. Nie wiem, czy możemy wejść, bo w synagogach słabo się nagrywa. Więc pójdziemy dalej na ulicę. Po prostu w synagogach ludzie się modlą i chcą trochę spokoju. Nie za bardzo lubią, jak się nagrywa, wchodzi do synagogi. Są takie synagogi, gdzie można nagrywać bez problemu. Ale w wielu synagogach, no po prostu, wiecie, ludzie chcą się skupić i nie każdy lubi, żeby mu zaglądać w modlitewnik. Spójrzmy jeszcze raz z tej strony na Shul, Satmar Shul. Jeden z najbardziej znanych hasyckich szuli, synagog na świecie. Widzicie? To jest miejsce, gdzie mieszkają Żydzi. Nie ma śmieci. Zostały wywiezione. Za to pełno śmieci na ulicach, bez względu na to, czy to dzielnica żydowska, czy nie, jest w miejscach komercyjnych, tam, gdzie są sklepy. Tutaj widzę, to też jest synagoga, nie tylko synagoga, tam też jest Beis Medrash, czyli dom nauki. I to nie jest Satmar. Jak ktoś umie czytać litery hebrajskie, to widzi, że to jest Nitre. Nitre, Nitre to jest dynastia też węgierska, bardzo słynie w świecie hasyckim z rabina Weissmandela, który jest bardzo znanym szojchesem, czyli zajmuje się ubojem rytualnym, koszernością i tak dalej. Synagoga Nitre, dynastii hasyckie Nitre. Oni też są z Węgier, albo tam z okolic gdzieś Węgier. Także tu na Williamsburgu mieszkają głównie 90% hasydów to są dynastie węgierskie, z czego oczywiście w ogromnej przewadze Satmar. Ale tych węgierskich dynastii jest dużo, no. Powiem, że może 10, może 15, może 20. O, śmieci. Śmieci, bo jesteśmy w komercyjnej części, tak? Żeby mi to było jasne. Tylko jeszcze raz powtarzam, ci autorzy filmów, którzy opowiadają... Autorzy filmów, którzy przyjeżdżają tu i opowiadają o tym, co widzą, nie robią nic złego, żeby to było jasne. Oni opowiadają o tym, co widzą. No i oni nie wiedzą za bardzo, nie znają Nowego Jorku. Nie wiedzą, jak się żyje w Nowym Jorku, nie wiedzą, że śmieci są zabierane raz albo dwa razy w tygodniu z ulicy i że je się po prostu na ulicy w workach zostawia. Idziemy dalej po dzielnicy Williamsburg, po głównej ulicy tej dzielnicy, która nazywa się Lee Avenue. Tutaj jest fajna restauracja, jeśli ktoś będzie na
na Lee Avenue, na Williamsburg i chciałby spróbować takiego autentycznego jedzenia z dzielnicy hasyckiej, to w tej restauracji można kupić czulent, kiszkę, ale oczywiście też i chińskie jedzenie, i amerykańskie jedzenie. Fajne miejsce, takie bardzo autentyczne, jedno z niewielu, które zostało już w ogóle tutaj, no bo jak wszędzie, także i tutaj na żydowskich dzielnicach świat się zmienia bardzo, bardzo. Przejdziemy na drugą stronę ulicy. Możecie zobaczyć panoramę. Tu mamy sklep z alkoholem. No różne alkohole. Tutaj jest i wino, i twarde alkohole. Idziemy dalej, żeby was nie zanudzić. Widzę, że dzisiaj nawet komercyjna sekcja jest posprzątana. Ale tak nie jest zawsze. Zazwyczaj jest tu ogromna ilość śmieci. Tu jest też świetna piekarnia z bardzo tradycyjnymi rzeczami do jedzenia. Fajne miejsce. We have czulent and kiszka. Znaczy, że można kupić sobie czulent i kiszkę, bardzo tradycyjne. Wchodzimy do środka i mamy kawa, napoje, mamy pizzę, oczywiście koszerna, halafi z rual, mamy różne rodzaje jedzenia, niektóre są tradycyjne, niektóre nie, pamiętajcie, że świat żydowski też się zmienia i jedzenie się zmienia, można kupić sobie sałatki, no i oczywiście fast food, tak, frytki, zapiekanki, onion rings, precle, lody oczywiście, bo to jest miejsce, w którym sprzedaje się rzeczy, rzeczy dairy, czyli mleczne. Mamy jakieś desery. Mamy też i wypieki takiego rodzaju, słodkości. Pączki rugelach, czyli rogale. Napoje. I poza tym można sobie zamówić oczywiście różne dania. To jest restauracja, w której... Restauracja. To jest takie deli, gdzie można sobie kupić kanapki, różne jedzenie, takie szybkie na wynos, taki żydowski fast food. Dobra, lecimy dalej. Tu jest sklep z tysiącem różnych drobiazgów, taki jak byliśmy jakiś czas temu na wycieczce. Oczywiście kolejna synagoga Bais Medrash. Śmieci, bo śmieci są odbierane raz albo dwa razy w tygodniu. W niektórych miejscach nawet częściej. Tutaj można kupić sobie kapelusz, jak ktoś by chciał. O, tutaj kiedyś był sklep rybny. O, już go nie ma. Ale szkoda. Tutaj kupowałem ryby kiedyś. Ja nie mieszkam już w tej okolicy. Kiedyś mieszkałem. Tu można kupić kapelusze, a tutaj był sklep rybny. Bardzo dobry sklep rybny, zawsze ze świeżymi rybami. Była taka domowa robiona gefilte fish. Nie wiem, czy widzicie tam po drugiej stronie, o tam, turyści chodzą. No bo żydowska dzielnica stała się takim trochę turystycznym miejscem. Że ludzie przychodzą, oglądają, nie? Podglądają trochę, jak żyjemy. Tu jest sklep z zabawkami dla dzieci. Do sklepu z zabawkami nie będziemy wchodzili. Zabawki, drobnostki. Tutaj na ulicy stoją różne rzeczy, to zobaczycie, co jest. Jakieś duperelki, tak? Ja w ogóle muszę iść kupić hasycką koszulę, a nawet 5 koszul, bo u mnie koszule szybko idą, białe koszule idą bardzo szybko, a są turyści, chyba z Polski. Nie, z Polski. Czasami spotykam tutaj ludzi z Polski,
Czasami nawet niektórych oprowadzam po dzielnicy. Tu są sklepy z ciuchami, z ciuchy dla dzieci. A propos turystów, widzicie, autobusy jeżdżą? Bo turyści zaczęli przyjeżdżać na dzielnicę żydowską, żeby zobaczyć. Przyjeżdżają, oglądają. Dobra, idziemy do sklepu. To jest sklep. Okej. To jest sklep z ciuchami. Kto starszy, to pamięta, kiedyś takie sklepy były w Polsce. Można kupić wszystko tutaj. Skarpety, rajstopy, ubrania dla dzieci, kurtki, spodnie. Bardzo dużo rzeczy. Taki sklep z tysiącami różnych ubrań. A tutaj jest moja ulubiona sekcja, bo to jest sekcja z białymi koszulami hasyckimi, czyli takimi specjalnymi, które zapina się z prawej na lewo. Trochę mody hasyckiej dla dzieci. Tak to wygląda. Okej, idziemy dalej. Cadyk, sei gesund. Szkojer. Idziemy dalej. Tutaj widzę chyba sklep, taki supermarket. Może trochę o ubraniach wam powiem, co? Jak widzicie, panie są podobnie ubrane. Spódnica, rajstopy, buty. Szału mody tutaj raczej nie ma. To jest sklep z rajstopami. Po drugiej stronie coś jest? A różne rzeczy. Tam widzę jakiś sklep z Judaika. Kiedyś byliśmy w sklepie z Judaika. Jak poszukacie na kanale, to znajdziecie taki film. Więc panie ubierają się raczej skromnie. Te, które nie są spódnicy, to można założyć, że nie są Żydówkami. Przyjechały obejrzeć sobie dzielnicę żydowską. Jeśli zwrócicie uwagę na kapelusze panów, tutaj idzie pan, który ma taki niski kapelusz. Z taką niską górą. To są właśnie hasydzi Satmar, albo powinienem powiedzieć węgierscy hasydzi, bo oni zazwyczaj właśnie noszą takie, takie specyficzne kapelusze, które są niskie. Nie wiem, co wam jeszcze opowiedzieć szczerze, no. Sklep z warzywami, turyści. Kiedyś tak nie było tutaj na żydowskiej dzielnicy. Od niedawna tak się zrobiło, że turyści zaczynają przyjeżdżać i chcą oglądać żydowską dzielnicę. Chajmy się, onek chajmy się, czyli piekarnia, taka miejsce rodzinna, bym powiedział. Chajmy się to znaczy rodzinny. W takim domyśle, w takim slangu żydowskim, chajmy się znaczy hasycki po prostu. Różne sklepy, turyści. I powiem wam, że to tyle z tej dzielnicy tutaj na Williamsburgu. Myśleliście, że to jakaś wielka dzielnica? To jest dzielnica z filmu Unorthodox. Jakby ktoś oglądał filmu, który nie pokazuje judaizmu, nie pokazuje naszego życia. Nie pokazuje naszego życia w ogóle. Film bardzo krzywdzący dla kobiet. Pamiętajcie, takie wycieczki po ulicach się nie sprzedają, się nie klikają bardzo, nie zarobią milionów. Pokazywanie zwykłego hasyckiego życia nikogo nie zainteresuje w zasadzie. Za to, jak pokazać tragedię ludzką, polać to wszystko krwią i trochę dodać mistyki i tajemnicy, no to wtedy to się sprzedaje w formie serialu bardzo szybko. Ja już idę w drugą stronę, do samochodu, bo powiem wam w tajemnicy, że dzisiaj spotykam grupę Polaków, których będę oprowadzał po dzielnicy żydowskiej, ale nie po tej. Bo tu na Williamsburgu to naprawdę nie ma za dużo rzeczy do oglądania. Jedna taka ciekawsza ulica. Ja Polaków zabieram na Borough Park. Tam można zobaczyć fajne rzeczy,
tam jest dużo miejsc, do których można wejść sobie spokojnie, które mogę pokazać. Powiem wam, jeszcze nigdy nie widziałam tyle turystów. Nigdy. Przy okazji zobaczycie trochę, jak wyglądają ulice Nowego Jorku, bo to taka normalna ulica Nowego Jorku. I widzicie? Nie ma śmieci zabrane, ale będą. Dzisiaj już wieczorem będzie pełno śmieci. Okej, tu mamy... O, to jest taki sklep z Judaika. Sefoirim, kaftan. Kaftan na ślub dla pana młodego, albo na Yom Kippur. Niektórzy noszą na Rosh Hashanah, a w mojej tradycji nosi się na Pejsach. Nie nosimy na Yom Kippur tego, nosimy na Pejsach tylko. Tutaj widzę, to są mantlach. To są sukienka po polsku, ale sukienka na Toira. To zakłada się na Toira. To jest drogie, jest wyszywane, wykładane kamieniami. Tam widzicie Tailisim i Atara, czyli te takie srebrne, niektórzy mają naszyte na górę. Tutaj są torby na Tefilin, Talis, różne modlitewniki, księga psalmów widzę. Wiecie co? Co ja wam będę opowiadał? Wchodzimy do sklepu i zobaczymy, co tu jest. Powiem wam szczerze, to jest taki, no, taki fancy sklep, taki elegancki. Judaica Store. Tutaj nie ma byle jakich rzeczy. Ceny też są porządne, zobaczcie. $1000 za 5 modlitewników. To nie są zwykłe modlitewniki. To są modlitewniki Machzorim, czyli na święta. No ale one nie są zawsze takie drogie. Te są drogie, bo to takie ekskluzywne. Tutaj mamy jakieś przedmioty na różne okazje. Na szabes widzę świeczniki. Judaica. No to jest drogi sklep. To jest ekskluzywny sklep. Widzę sefoirim, modlitewniki, tehillim. Tutaj są błogosławieństwa, które stawia się na przykład przy zapalaniu świec na szabes. Słyszycie może w tle muzyka hasycka. I jak słyszycie, nie ma Hawanagila. I niech wszyscy zapomną, że takie coś istnieje. To są naprawdę wysokiej jakości torby na tefilin i na talis. Czyli na ten taki duży materiał z czarnymi pasami, które zakładamy do porannej modlitwy na szachrys. Tu są torby na tefilin, czyli na tą skórzaną, kwadratową kostkę, którą zakładamy na głowę do modlitwy rano. No, to nie jest byle jaki sklep. Tutaj widzę talisim. Różne talisy. To są mantlach, to są te sukienki na Toira. No te to pewnie kosztują jakieś tysiące. To są podstawy, jak to się nazywa po polsku? Taca na hala, na szabes. Ponieważ obowiązkowo hala musi być na tacy na stole, nie może leżeć na stole. Ta taca symbolizuje, że na dole była rosa na ziemi, na to spadła manna z nieba i później przykrywamy hala, czyli manna została przykryta znowu rosą. Tu jest ciekawa rzecz. To są ataros, to są atara. Jedna to atara, korona inaczej. To się naszywa na talis. Nie wszyscy to robią, w mojej tradycji tego nie robimy, ale większość hasydów jednak ma taką atarę na głowę, naszytą na swój talis. Talis to jest to. I na to naszywa się atara. Te atary nie są tanie. W tym sklepie pewnie szczególnie. Bo to pewnie
parę tysięcy kosztuje taka, one są wyszywane srebrem. To jest sztender, czyli do modlitwy, takie coś, żeby na to położyć swój modlitewnik. To są te kitle. A kitel, czyli takie białe ubranie, które pokazywałem wam wcześniej, zanim weszliśmy do sklepu. To nosi się pan młody na ślub, niektórzy w święta. I tutaj mamy tolis cotton, czyli małe cycys. Takie, które nosimy na co dzień. Piękny sklep. No ale też to nie jest tani sklep. I to tyle. Cadek? Szkojak, zajgazon. Fajnie. Dobra, wychodzimy ze sklepu, idziemy znowu na ulicę. Nie chcę nic mówić, ale inni autorzy na YouTube wam tego nie pokażą, co ja. Dlatego chyba warto zasubskrybować mój kanał. To mi dać lajka. I to u mnie na kanale sprawdzać, co w żydowskim świecie słychać. Jak te tajemnice żydowskie wyglądają. Nie, nie, poważnie mówię wam jeszcze raz. Pojawiło się bardzo dużo filmów na YouTube z dzielnic żydowskich. Autorzy robią świetną robotę, niech przyjeżdżają, niech oglądają, mają do tego prawo. Opowiadają wam to w taki sposób, w jaki oni to widzą. Ja to wszystko widzę inaczej. Bo to wszystko jest moje. To jest część mojej identyfikacji. Oni nie znają zasad. Nie mieszkają tutaj. Nie wiedzą, że śmieci wywozi się raz w tygodniu z ulicy, albo dwa razy w tygodniu. Nie wiedzą, że kraty w oknach są nie, bo to jest dzielnica żydowska, tylko dlatego, bo takie są wymogi prawa pożarowego, przeciwpożarowego i prawa budowlanego w Nowym Jorku. A nie dlatego, bo tu mieszkają Żydzi i sobie kraty w oknach stawiają z jakiegoś powodu. No, miejcie litość. Ja was bardzo zachęcam, żebyście przyjeżdżali do Nowego Jorku na dzielnice żydowskie, oglądali, podziwiali. Lubili bądź nie, macie do tego pełne prawo. Jak ktoś chce się ze mną spotkać, to też nie ma sprawy. Oczywiście, jeśli mam czas. Bo tak, Żydzi pracują. Ja pracuję bardzo dużo i bardzo często jestem zajęty. Ale jak mam czas, to nie ma problemu. Możemy przyjść i pooglądać sobie na żydowskich dzielnicach wiele różnych rzeczy. To chyba tyle, no, z Williamsburg. Z dzielnicy z filmu Unorthodox. Podkreślę jeszcze raz. Z filmu, który nie pokazuje życia żydowskiego, nie pokazuje, jak wygląda nasze życie, nie pokazuje, jak wygląda nasz świat. Z filmu, który ma się sprzedać i zarobić, a nie pokazać, jak to wszystko wygląda. Jeszcze jedno spojrzenie na ulicę. Z jednej strony, z drugiej skrzyżowanie Hooper i Lee Avenue. Widzę mój samochód i jadę. Bo jadę spotkać się z grupą Polaków, którą będę oprowadzał po dzielnicy żydowskiej, ale nie tej dzielnicy, tylko innej dzielnicy, która nazywa się Borough Park. Jeszcze jedno spojrzenie na ulicę. Sklep z alkoholem, apteka, jubiler. Bo tam widzę, jeszcze pójdziemy, ale widzę jedną rzecz, która może was zainteresować. Więc zanim się pożegnamy, to wam pokażę szybko. To jest, widzę, sklep też z Judaika, ale nie byle jaki. To jest sklep Sojfera, czyli skryby żydowskiego. Tu można kupić tefilin. Tu pewnie można zamówić Sefer Tojra, żeby napisali dla kogoś. Megila. To nie jest byle jaki sklep. To jest sklep bardzo specjalistyczny. Czyli skryby żydowskiego, który nazywa się Sojfer. Dobra, teraz już koniec. A co to za piękny samochód tu stoi? Taki żydowski.
Nie wiem, czy wiecie, ale większość Żydów jeździ właśnie takimi samochodami. Zobaczcie, tylko ustałem na ulicy. Taki sam. I tutaj cofa podobny. No, to tyle. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Mam nadzieję, że dacie subskrypcję, bo tylko ja Was zabiorę w takie fajne miejsca. I opowiem Wam, jak jest. Trzymajcie się wszyscy mocno. Zachowujcie się, jak przyjedziecie na żydowską dzielnicę i będzie wszystko dobrze. Nikt Was to nie wygoni. Przyjeżdżajcie, oglądajcie. Naprawdę warto. To co? Teraz już wiesz. Lachaim.